Szanowni Państwo, mieliśmy dzisiaj możliwość wystąpić w naprawdę rewelacyjnych warunkach. Wspaniała scenografia, scena, nagłośnienie, światła, przede wszystkim Państwo, widownia, która tak żywo reagujecie na to, co tutaj robimy. Natomiast nie zawsze tak jest. I teraz chcielibyśmy zaprezentować sketch, w którym wszystkie przedstawione sytuacje są autentyczne. Panowie tutaj, przez tu schylić się przez tą dziurę, tutaj, tu idziemy, panowie, tu, zapraszam, tu, panowie, tutaj, panowie, no jak się cieszę, że już jesteście, panowie, super, no cieszę się, że przyjechaliście, panowie, słuchajcie, no ja wiem, że no pogoda jest taka, jaka jest, no scena nie jest zadaszona, no ale przynajmniej tutaj w garderobie, w kotłowni, no będzie wam ciepło, no to dobrze, no właśnie w kotłowni. A ten garaż, na którym mamy występować, tam da się jakoś wejść? Są jakieś schody? Nie, schodów nie ma, ale załatwiłem drabinę i pan Stefan będzie stał i trzymał cały czas. Panie, wszystko fajnie. Drabina jest, wszystko jest, scena jest, kotor, garderoba, wszystko jest, panie. Super, a wie pan co, a odnośnie naszej prośby, dałoby się tak zrobić, żeby ci ludzie tam z końca tego parkingu podeszli bliżej sceny. Spod tych parasoli to oni nas nie widzą, może usiedliby sobie przed sceną na krzesełkach, co? Nie, panie, nie. Panowie, pod sceną żadnych krzeseł. Na waszym występie pod sceną jest turniej w ping-ponga, żadnych krzeseł. Panowie, to jest niemożliwe. No panowie, tylko żeby kurwa nie mało, trzeba będzie całą imprezę odwołać. Panowie, to jest niemożliwe. Turniej w ping-ponga, no nie poradzę nic, no. Ale statywy nam pan załatwił. Co? Statywy do mikrofonów. Statywy? No. A panowie! No zapomniałem, no panowie, no zabij siebie zapomniałem, no. A to co, no co, jest jakiś problem? No ja nie wiem, no jak tak bardzo chcecie, no ja nie wiem, no to w jakimś tam numerze to mogę wam wziąć te mikrofony i tak trzymać. No, chyba będzie dobrze, panowie, nie? Wie pan co, no wydaje mi się, że w takich warunkach to my nie zagramy, to jest niemożliwe. Jak nie zagracie? Normalnie nie. Jak niemożliwe? A to żart jest, nie? A, kabaret, żarciki, panowie. A, panowie, znacie ten kawał? Jedzie Bolek Jołek pociągiem, nie? No i jadą, nie? No i przejeżdżali obok takiego miasta Dupa, nie? No i tam był pogrzeb, nie? No i tam Bolek budzi Lolka i Lolek, wstawaj, pogrzeb w dupie, nie? A Lolek sam sobie pogrzeb. To świetne. Możecie to wykorzystać, panowie, daję, możecie wykorzystać. Spoko. Jeszcze nic, nie chcę kasy, nie. Spoko. Nie ma sprawy, panowie. Świetny żart. Proszę pana, a dałoby się tak załatwić, no załóżmy, że zagramy, dałoby się tak załatwić, żeby tutaj nikt nie chodził, żeby nam rzeczy nie zadeptali, bo mamy tego, tutaj trochę tego i żeby... Aha, no właśnie widzę, że tego macie sporo. Dobra, panowie, to się umówmy. Ja osobiście dopilnuję, żeby tu nikt nie łaził, wszystko będzie fajne, będę sam stał, pilnował, no i wszystko jest fajnie, nie przejmujcie się, będę sam pilnował, wszystko jest fajnie, panowie, super fajnie. Spierdolamy stąd. Ale wiesz, Tomek, no i tak cały dzień mamy zwalony, ja mam kredyt do spłacenia, wiesz. Tam ktoś nasrał. I coś mi mówi, że to nie był pies. No chyba nie, no Adam, no skoro już jesteśmy i mamy występować, to przynieś parę rzeczy z samochodu. Kurwa, gdzie tu łazisz? Gdzie łazisz, kurwa, gdzie? Mówię, nie łaź tu? Ale jestem z kabaretu! No to jest nasz kolega. Tak? Adam. To, ja bardzo pana przepraszam, no. Nie wiedziałem, no. Dobra, tam. Panowie, słuchajcie, jest taka sprawa. Nie będzie wam przeszkadzało, jak na tym waszym występie tam na scenie się będzie ten rozkładał zespół? No, to, zaraz, jak pan sobie to wyobraża, że co, on przyjdzie, przyniesie gratis? No, tam takie klawisze, parę wzmacniaczy, gitara, no chyba nie będzie przeszkadzać, panowie, no nie będzie. Dobra, wie pan co, no właściwie znam już wszystko jedno, niech się rozkłada. Co to za zespół jest w ogóle? Iwan i Delfin. Panie, oni już u mnie grali, panie, kabarety grały, wszyscy grali, panie. A to już grały jakieś kabarety u pana, o, tak? O, panie, wszyscy już u mnie grali, panie. Ostatnio nawet ten grał. Znacie?
Ale zaraz, zaraz, ty już nie występuje. No jak nie występuje? A u mnie grał. Zresztą, panie, ja tam z Laskowikiem i z Halabą do klasy chodziłem. Ja tam wszystkich znam, panie. A czy pan nie zapowiadał? Spierdalaj, z kabaretem rozmawiam. Wszystko jest, chodziłem, wszystko jest... To co? Jest nasz kolega, nasz przyjaciel zespołu. Tak? Kumpel nasz, no. Adam. Już go pan raz wyganiał. Ja bardzo pana przepraszam, no. Głupio wyszło. Panowie, panie, chwila, panie, ja zaraz wracam. Panowie, chwila, chwila, ja zaraz wracam. No w dupie mam, nie gram tutaj. Spokojnie, Adam. Ale skąd się gość urwał normalnie? No nie wiem, z choinki może. Dla kogoś to granie? Dla dekarzy. No co, normalny człowiek, dekarz też, nie? Tylko że dziwna sytuacja jest troszkę, bo oni o 13 wszyscy pijani z autokaru wypadli. No pięknie, kabaret prostytutka znowu w akcji. Oj, Wojtek, Wojtek, nie przesadzaj. Graliśmy w różnych dziwnych miejscach. Ale żeby nas akustyk nakłaśniał z jakiejś budy, tam gdzie siedzi ochrona i w dodatku przez monitoring, no to jest bez sensu, no. Jeszcze te megafony przed sceną, to harczy jak na pielgrzymce. Panowie, panowie już jestem, panowie, panowie już jestem, panowie. Ja bardzo pana przepraszam, no nie, głupio wyszło, no. Napijmy się, proszę, ja bardzo. Wie pan co, ale to nie mnie pan powinien przepraszać, tylko kolegę, no. Tak? Ja bardzo pana przepraszam, no, głupio wyszło, no, napijmy się, bardzo. Znowu się pan pomylił, to po pierwsze, a po drugie, my przed graniem nie pijemy. Jak to nie pije? Normalnie. No jak to, kabaret nie pije? No, co to za kabaret? Pan, ale jak to, no, ze mną się napije się? No ze mną się napijesz! Przykro mi. No bardzo przepraszam, bardzo. Aha, panie, słuchajcie. Co to ja miałem mówić? Aha, dyrektor pyta, czy będzie śmiesznie. Aha, i czy będzie ten, sketch z Chińczykiem. Ale zaraz, zaraz, proszę pana, sketch z Chińczykiem jest z repertuaru zupełnie innego kabaretu. Co? Tak. Ale i tak go zagrajcie, bo to jest zajebiste, nie? To jest zajebiste, nie? Jak go zagracie, was dalej do stanu wezmę, nie? Dobra, 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 dobra. Czyli to pan nas zapowiada, tak? Tak. Super. Ja będę zapowiadał, z tym, że panowie, no umówmy się, no z wami jest taki problem, nie? Bo to, no, ta wasza nazwa, no jakaś taka nie bardzo, nie? Także umówmy się, że ja po prostu wyjdę, nie? I powiem, że wystąpi kabaret. Jakby się ktoś pytał, nie? No to wy powiecie, że jesteście ci, no ci. O, o, ani mru, mru, o, oni są zajebiści, nie, oni są zajebiści, nie. Nie, no, ale, ale, o, ale, o, ale, o, ale, o, ale, o, ale, 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 panowie, a ten jest śmieszny, ten jest śmieszny, ale. Kabaret! O, panowie, panowie, znacie ten kawał? Jedzie bolej grek pociągiem, nie? No i tam jadą, tam chuj, nie? Dobra, jadą, nie? No i przejeżdżanie było takiego miasta dupa, nie? No i tam był pogrzeb, nie? No i tam, oje, budzi Lolka, nie? Moje, Lolek, wstawaj! Pogrzeb w dupie, nie? A Lolek sam sobie pogrzeb. Pana, możecie to wykorzystać, pana, spokojnie. Przepraszam, acz ten ekran, który stoi na scenie i całkowicie nas zasłania, to on zostanie zniesiony na czas naszego występu. A! Ekran! Nie, panie, no, nie poradzeń! Panie, tam się cały czas wyświetla logo sponsora. No nic nie poradzeń! No musi być! Panie, o, panowie, dyrektor idzie! Panowie, no to ja nie wiem, co wy tam macie! No nie wiem, dajcie jakieś, nie wiem, dowcipy o teściowy, o blondynka, o, ten mój z Bolkiem może być, bo świetnie. Panie, a, dyrektor prosił dla niego na bis Hej Sokoły. Bo on bardzo lubi, nie? No, no panowie, no, o, zaczynają, panowie, widzę was w czacie, panowie, no, no, żeby było śmiesznie, kurwa.
Witam wszystkich zgromadzonych. Na dzień dobry taka informacja. Od przyszłego tygodnia musimy zwolnić 50% załogi. Życzę miłej zabawy i zapraszam na kabaret.